Krzysiu Konger Poznań. Kolejny kolega, który ma daleko nad morze. Jak to wygląda? No, ja mam daleko, znaczy mam daleko i nie mam. Ja mieszkam generalnie w Hamburgu, także do morza mam jakieś około 100 km, 100 paru, także dość często zacząłem łowić od roku czasu. Na surfcastingu generalnie 20 lat łowię karpie, też profesjonalnie. I trochę przeniosłem skarpiowania, zresztą jak widać na stojaku. Ułatwia to po prostu, nie przeszkadza, a ułatwia, mogę się skupić na niektórych innych czynnościach, po prostu nie patrząc cały czas na szczytówkę. A po prostu w momencie, kiedy piknie mi coś, po prostu wtedy zwracam uwagę, co się dzieje, nie? Także mówię, mi to nie przeszkadza, wręcz ułatwia. Dlaczego nie korzystać z elektroniki, z techniki, skoro są takie możliwości? Wiem, że patrzą na mnie jak na wariata wszyscy, no bo jako jedyny to używam, ale mi się to sprawdza i nie mam zamiaru tego zmieniać. Bardzo mało surfcastingowców używa jakichkolwiek sygnalizatorów brań. Czasami używamy świetliki na szczytówkach, no to jest podyktowane tym, że jest noc. Tak, tak. Świetliki tak samo używam, szkoda później, nie ma problemu z tym, bo zresztą wiesz sam, jak flądra bierze, ona pierwsze jakieś jest tam uderzenie, a potem jest bardzo delikatne, się zakopie. Chyba że są agresywne jakieś brania dorsza, czy ostatnio przykładowo tydzień temu w Niemczech o Rostocku łowiłem wiklingi, no to nawet by świetliki nie były potrzebne, bo trząsło niesamowicie, sygnalizatory wariowały. Także nie było takiej potrzeby, ale używam świetliki tak samo, nie? Dzwonków przykładowo nie używam, no bo to już jest bez sensu, nie? No właśnie, powiedz nam 3 słowa o tym, jak się sprawdzają sygnalizatory brań, takie typowo karpiowe, na plaży. Przecież my tu mamy falowanie, to ci nie przeszkadza? Nie. No widzisz zresztą sam, że to w miarę cicho się zachowuje. Przede wszystkim używam swingerów, które są sprężynowo dociążone. I one regulują cały naciąg po prostu siłą. Mogę sobie ustawić to w różnych pozycjach, zrobić to luźno, zrobić to mocniej, zrobić to bardzo mocno. Dzisiaj tam trochę prawy mi tego, ale to jest raczej wina mniejszego ciężarka. Po prostu puściłem, żeby on się toczył trochę, nie? No ten przykładowo się nie odzywa w ogóle, on się odezwie, jak po prostu będzie miał dopiero. Także idzie to wszystko pogodzić, to jest kwestia tylko po prostu dostosowania. Ja mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o łowienie na dużych zbiornikach zaporowych, gdzie fale potrafią być niewiele mniejsze jak na morzu, nie? Przykładowo na Balatonie fale miałem 1,5-metrowe, to jest 70 tysięcy hektarów i nie miałem żadnych problemów, żeby miałem jakieś fałszywe brania czy coś, po prostu jak karp odjechał, tak tego i tu to samo jest. Skoro tak dobrze się znasz na tych elektronicznych sygnalizatorach brań, powiedz nam, jakie się nadają na plażę konkretnie. Znaczy ja akurat tu używam Foxa, ale ci powiem, że generalnie każde, które mają bardzo dobrą regulację czułości. Bo nieraz przykładowo w tej chwili mógłbym sobie to zmienić, tą czułość zmniejszyć i on by się nie odezwał. On by dopiero po wyciągnięciu 3-4 cm żyłki się mi odezwał. Także przede wszystkim podstawa to jest dobra czułość sygnalizatora i płynna regulacja tego, nie? Jak ustawiasz hamulec przy takich sygnalizatorach? Znaczy nie, tu całkowicie mam skręcone, a jeżeli wiem, że są duże dorsze, przykładowo większe ryby się mogę spodziewać, no to wtedy trochę popuszczam, tak jak na karpiu, nie? No to on już sobie wtedy wyciągnie, nie ruinuje mi stojaka, tak to niektórym kolegom nieraz robi, nie? Największą rybę, którą udało ci się złowić w morzu? Znaczy to jest węgorz 70 cm, flądra 42, co tam, dorsze też w granicach tak 40, wiklingi też powyżej 40 cm. No tak, no nie mam takich aż tam jakichś osiągów, a ja łowię nie cały rok dopiero. No właśnie, ale jak porównujesz nasze polskie warunki, polskie nasze morze do tych zagranicznych łowisk, jak to się ma jedno do drugiego? Znaczy ja powiem tak, że jeżeli chodzi o Niemcy, jest trochę więcej tej ryby jak tutaj, na tych plażach. Mimo, że przykładowo upały były, miałem parę takich możliwości łowienia dość głęboko z wyspy w przesmyku, gdzie łowiłem na 15 metrach, woda 25 stopni miała przy powierzchni, a ja na 15 metrach łowiłem jednak te flądry i to miałem po 11, po 12 flonder, gdzie generalnie łowiąc z plaży na mniejszych głębokościach, 2-3 metrach, tej flądry nie było. A sama plaża i estetyka plaży chyba troszeczkę wyprzedzamy Niemcy. Mamy troszeczkę ładniejszy piasek. Znaczy to się zgodzę, tak. Niemcy bardziej kamieniste mają. Czym bardziej na zachód Europy te plaże są bardziej kamieniste. Także estetyka plaży na pewno jest ładniejsza. No szczególnie tutaj Władysławowo, nie ukrywajmy, że ja uważam, że to są, jeżeli chodzi o ryby,
Może nie jeździłem tak na dużo plaży, ale koledzy znowu z teamu jeżdżą więcej. Orzechowo, te inne te. Jeżeli chodzi o ryby, to ja uważam, że to jest najlepsza plaża w Polsce tutaj. I moim zdaniem wszelkie zawody takiego typu Mistrzostwa Polski będą się odbywać tutaj. Aha.